Projekt Uniwersytetu Opolskiego po pierwsze poddaje rewitalizacji pewną infrastrukturę, która funkcjonowała do tej pory w województwie na zasadzie szkoły rolniczej, ogrodniczej, a z drugiej strony komponentem niesamowicie istotnym jest ten komponent naukowo-badawczy. Czyli tak naprawdę to jest i po pierwsze marzenie, ale przede wszystkim realizacja, według mnie przynajmniej w założeniach, doskonałego projektu. Przywracamy coś do życia w infrastrukturze, nadajemy nowe życie, bo będziemy robić tam badania naukowo-badawcze. Będziemy robić tam badania, które będą naukowe przede wszystkim dla podmiotów gospodarczych. Chciałbym również dodać, bo jestem też świadomy tego, że uczelnie wyższe, nasze, Politechnika i Uniwersytet, muszą prowadzić badania naukowe po to, żeby być w dobrej kondycji w stosunku do innych uczelni w Polsce. Muszą posiadać odpowiednie akredytacje, następnie certyfikacje, bo to wszystko będzie związane z pieniędzmi, które będą z budżetu państwa przychodzić do naszych uczelni. Chyba takiego drugiego projektu nikt w regionie do tej pory nie realizował. Mówię naukowo-badawczego, powiązanego z prywatnym biznesem. To jest prawie ponad 40 milionów złotych. To przed nami ogromne wyzwanie. To nie jest tak, że łatwo się pieniądze bierze europejskie, ale trzeba umieć to potem przełożyć w taki wymiar materialny, ale to potem trzeba spełnić warunki też projektowe tego wyzwania. Czyli to musi funkcjonować, sprawnie działać, to musi służyć jako baza naukowo-badawcza dla pracowników naszego uniwersytetu, ale także zapleczu temu biznesowemu, gospodarczemu, który jest u nas w kraju, a nie tylko w kraju. Także poza granicami, mamy nadzieję. Już nazwa tego projektu to jest Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego.